Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Opinie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Michał Woś, pełnomocnik ministra sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa. Która twarz premiera jest prawdziwa? Ta zatroskana, pełna empatii z Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, czy ta staśmy? No ja w, na tyle na ile też miałem okazję rozmawiać z panem premierem nie na konwencjach czy, 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 czy świetle kamer. No to jest zupełnie normalnym człowiekiem, tak jak widać na konwencjach, tak? a, a na taśmach przecież też, no. W, nie wiem, czy tam jakiś obraz wychodzi, no wychodzi, wychodzi obraz, rzeczywiście no druga, pa, pan premier ta, ta mówi, 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 jest mówi, 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 mówi o państwie i mówi w sposób zatruskany o państwie, a, 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 a jeżeli używa jakiegoś kwiecistego języka, to uszczypliwie, nie, mi nawet nie uszczypliwie o można powiedzieć, chociaż... że dostosował język do, 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 do rozmówców, bo przesłuchałem tą taśmę i rzeczywiście to, 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 to gdzieś tam tak, no e, 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 dziwnie dziw, 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 sposób sekwencyjny się, 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 się to układa. Nie, o mi chodzi, chociaż oczywiście mogłabym być złośliwa. I przypomnieć te wszystkie słowa polityków Platformy, jak to mówi, y, polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak także, mówili jak, jak o słowach taś, y, polityków. Taś. Platformy Obywatelskiej, jako knajackich i, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, chodzi mi o cynizm, który tam się prezentuje. To znaczy, który nie ma nic wspólnego z tą właśnie socjalną, taką empatyczną twarzą, którą, y, którą Prawo i Sprawiedliwość chce zaprezentować teraz w kampanii wyborczej. Ja wezmę jeden cytat. On jest długi, co prawda. Będę, szyb, będę się streszać. Mam absolutnie pozytywne zdanie o Merkelowej, Sarkozym, czy jak ten się nowy nazywa, Hollande. Że oni w takim świecie, jak dzisiaj są, gdzie przez 50 lat ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej. Służba zdrowia będzie za darmo i edukacja za darmo. To, co robi Merkelowa, ona działa na najważniejszych rzeczach społeczeństwa, czyli na oczekiwaniach. Jak ludzie za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej, to wtedy cała gospodarka się odbudowała. Musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować. Będziemy zap i rowy kopać, a drudzy będą zakopywać i będziemy zadowoleni. To jest morderczy cytat. Panie, no jest tam, jest tam, objawia się jakaś troska państwa i, i o, o państwo no i tego stanu, w jakim, jakim państwo było, w, w, jakim, w jakim było platforma za czasów platformy. Jeżeli rzeczywiście uciekał VAT w sposób gigantyczny, a nie kto inny jak premier Morawiecki, zresztą razem z ministrem nie, Ziobro, który tutaj, zmienił o przepisy. Nie, nie ma nic. Który, no ale ja jednak, wiem, że to jest wasz ulubiony nie, temat. No, tem, temat nie temat. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy prowadzić sensowną politykę wyrównywania szans dla całego społeczeństwa, to to trzeba z czegoś sfinansować. I, i, I dzięki temu, że została załatana ta. Gigantyczna dziura watowska we współpracy ministra Ziobro i, i premiera Morawieckiego, właśnie, właśnie tutaj jest wielka zasługa Mateusza Morawieckiego, no to, no to można, można, plus, można, można realizować. O, yy, nie, ale to jest, ale to, to, to jest prawda. Znaczy dzięki temu można realizować programy socjalne. W takim stanie, w jakim było państwo za czasów platformy, nie można było, to było nierealne, po prostu nierealne, a teraz są na to szanse i rzeczywiście, to jest bardzo ważny punkt programu Prawa i Sprawiedliwości, żeby e, dawać te równe szanse, żeby ta dysproporcja. Porcja w dystrybucji dróg, można powiedzieć, no została zniwelowana. Znaczy, w końcu Tylko... w Polsce skończyliśmy z biedą, i, i, i to rzeczywiście jest racja. No. Tylko, panie mistrze, ja mówię o tym cynizmie, że miało być inaczej, miało nie być ośmiorniczek. Było to obrzydzenie takimi ośmiorniczkami, tym językiem, tym całym towarzystwem, które urzędowało w tych najpach. A tymczasem. No... Tutaj różni się to, że jest karpacz Tuńczyka i halibut na pióre z groszku i tak naprawdę wszystko jest tak samo. Widzimy premiera, który jest doskonale wpasowany w towarzystwo, co, o którym politycy pisu, bo to pamiętam, mówili to złodzieje. Tam, tam są złodzieje, to właśnie oni. Znaczy z Staszem oni... wyszło wiele, wiele rzeczy, i tam rzeczywiście były bardzo przykre wątki, te, które słyszeliśmy, na których była platforma nagrana. Natomiast tutaj, tutaj? tutaj mamy do czynienia z rozmową, można powiedzieć, w kręgu biznesowym, bo to byli prezesi spółek, dwóch spółek państwowych i też spółki banku. I no, ja nie widzę sprzeczności między tą wypowiedzią, a tym, co pan premier realizuje, no bo rzeczywiście w tamtych warunkach no nie, no te, w tamtych nie, no to... To, to nie, no to trzeba, trzeba jasno powiedzieć. No w, tamtych, w tamtych warunkach przecież państwo wyglądało tak, jak wyglądało. Znaczy, wszyscy nie, 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 przez to, jak, jak było źle I to zarządzane. Nie, są taśmy prawne. To, 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 jak państwo było wtedy zarządzane hmm. przez Platformę i jak bardzo nie było rzeczywiście na te wszystkie wyrównywanie szans tak, w, w społeczeństwie, no to to jest po prostu prawda i to się udało w ciągu ostatnich trzech lat zmienić dzięki innymi zasługom y, Mateusza Morawieckiego. I to w ogóle nie jest kłopot dla panu. Partii. I dlatego partia reaguje tak histerycznie w tej chwili, że ja, ja, histerii, ja, tak... ja histerii, nie widzę akurat, znaczy to jest tylko rzeczywiście jestem zajęty też kampanią samorządową nie, więc no może to może trochę dziennikarzy, trochę trochę to mniej to, to, to mówienie o niemieckich mediach, o ataku o tym, że Grzegorz Schetyna nie, ale, pojechał do Angeli Merkel, wie, nagle Pani, tutaj, tutaj coś... się, się skupiamy na tym co powiedział Mateusz Morawiecki, gdzie te wypowiedzi w zdecydowanej większości są spójne i wynika z nich obraz osoby zatroskanej o państwo, a, a, no, a, a jakoś nie widzę tych wielkich relacji no ja w tym o tym cytacie, jakoś... Jakoś nie widzę, nie, jakoś nie widzę tych nie wielkich, wielkich relacji, chociażby w, w, w onecie, czy w fakcie, czy w innych, w innych mediach. O tym, o, tym, o tym dziwnym memorandum z Rosją, tak zawartym bez, de facto bez wiedzy rządu, o, no, ale o przecież szeregu o tym, Ale my o, o tym, innych... mówiliśmy, o tym no, no, wszyscy wiedzieli, że jeżeli, Donald Tusk ktoś... dowiedział się o tym w Sejmie. Z, 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 zawsze tak jest, od że. Karoliny Chytrok-Prosieckiej, ja pamiętam tą scenę. Pamiętam, kiedy się dowiedział Donald Tusk w Sejmie o tym memorandum. Zawsze, za, I zawsze mówiliśmy tak jest, o tym. Okay, ale zawsze tak jest, że jak się pojawiają jakieś taśmy nazwiską, to oczywiście łatwiej skupić uwagę na, na nazwisku, ale tam, tam, tam na, na z tych taśmy. No, ale... taśm, z tych, z tych, oczywiście, z tych taśm też. To no, jest jeden z najważniejszych. Ale to nie premier mówił o tym memorandum i o dziwnym działaniu rządu, tak? Znaczy trzeba PSL-u, więc trzeba rzeczywiście przesłuchać te taśmy. Te, te taśmy nie są w żaden sposób nie... nowe, bo te taśmy przecież były w aktach sprawy, były w Sądzie Najwyższym. Tak, są teraz w Sądzie jest Najwyższym. Są, w całości, są dostępne. pierwszy raz je można odsłuchać, a poza tym no, nie mówimy o tych, którzy już rządzili i mówiliśmy o tym memorandum, mówimy o panu premierze, który jest w tej chwili szefem rządu. No wiadomo, że jest bardziej interesującą postacią. No już nie udawajmy, że dzisiaj ale, Radosław ale, Sikorski ale, ale jest było, o wiele było, bardziej było, byłoby interesujący. Dobrze, byłoby dobrze, gdyby w odpowiednich proporcjach to yy, przedstawiać też także w państwa, w państwa redakcji, bo rzeczywiście te taśmy mają dosyć ciekawe wątki, zwłaszcza to memorandum, to memorandum na, I po kolei na, na, od na gaz. I to powinno być, być yy, yy, wyjaśniane. Natomiast no, no wie pani, no jakaś rozmowa, rozmowa biznesmenów no yy, Cóż tu oceniać? Aha, cóż tu oceniać? No nie, ale jak były taśmy y, tamte w 2014 w tamtych, roku, w tam, tamtych to rozmowach było uczestniczyli, absolutnie... uczestniczyli urzędujący ministrowie, y, urzędujące osoby, y, 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 Aha, y, y, czyli, czynni, czynni politycy. Czyli, jeżeli pan premier nie był premierem ani jeszcze wtedy ministrem, to wszystko jest w porządku no ciężko, ciężko oceniać jednoznacznie w tą czy w drugą stronę, no ale warto się skupić na tym, co na tych taśmach jest i rzeczywiście te taśmy znowu pokazują i to, to można powiedzieć, tak, to są taśmy prawdy Tuska, bo znowu pokazują to, jak tam ten rząd działał. Tak? Znaczy te osoby miały jakąś tam wiedzę, być może, być może z, z tego, co się mówi na mieście i, i między sobą o tym e, rozmawiały, o tych wszystkich niepokojących rzeczach. No właśnie nie będę tutaj trzeci raz przytaczał, ale, ale naprawdę są tam no dobrze, niepokojące rzeczy. Niepokojące, niepokojące nie Inny, inny cytat. A jak mhm. tam w ministerstwie sprawiedliwości? Radocha, entuzjazm. A Skąd to pytanie? Kłopoty premiera my się cieszymy, oznaczają, nie, nie, nie. my się nie cieszymy nigdy z kłopotów, w cieszymy się z, z dobrych reform, które wprowadzamy i to rzeczywiście jest powód do zadowolenia. Dobre reformy, które wprowadzamy. Natomiast tutaj widziałem się wczoraj wieczorem na bardzo długiej rozmowie z, z, z moim szefem. Właściwie spędziliśmy cały wieczór razem i ani razu nie padła jakakolwiek sugestia, że, że że to, co się wydarzyło, może być jakąś radością dla, dla ministra. Zwłaszcza, że widziałem w, widziałem, widziałem w relacjach widziałem w relacjach medialnych e, różne, różnego rodzaju plotki, jakoby to by była nawet gra ministra Ziobry, który gdzieś te akta wyjmuje i przekazuje z prokuratury. A trzeba jasno powiedzieć, że onet, że to było sądu najwyższego. Otrzymali to z sądu tak. najwyższego. Więc to nie jest w żaden sposób nie wiem, gra polityczna jakaś brutalna, zakulisowa, nie, po prostu to są dosyć standardowe procedury i zgodnie z prawem sądu najwyższe pytanie czy zgodnie z prawem ale są najwyższy udostępnił udostępnił tą treść i tyle no ja żadnej żadnej wybitnej radości nie zobaczyłem no bo no jest to jakiś powód to, to, to trzeba pytać tutaj pana premiera tak jak jak w jaki sposób to przyjmuje rząd działa pracujemy rozmawiamy o tym co chcemy zrobić dobrego dla Polaków jeszcze o następnych reformach radości nie było a smutek był no, my rozmawiamy o pracy, znaczy nie jest tak, że siedzimy wieczorem i, i sobie rozmawiamy z radością, co się komu wydarzyło, albo. Nie wierzę. No, to tak, to zapraszam panią redaktor kiedyś na takie robocze spotkanie, to rzeczywiście e, wtedy, wtedy pani redaktor będzie mogła zobaczyć, no bo szykujemy naprawdę bardzo duże, dobre zmiany w kodeksie karnym. E, Dobrze, to ja trzymam za słowo w kodeksie postępowania skończyć, karnego. W, chciałbym skończyć ten W procedurze wątek. cywilnej i w wielu innych aktach prawnych. Chciałbym skończyć ten wątek. Marek Migalski mówi, teraz kluczowym pytaniem jest, dlaczego to wyciekło z prokuratury. To pomijamy, bo to już wyjaśniliśmy, to to, tak, że to jest tak, tak. Sądu Najwyższego. Zdziwiłbym się, gdyby nie stał za tym Zbigniew ziobro, być może właśnie oddano strzał z Aurory, rozpoczynający tę największą wojnę o przywództwo w obozie postkaczyńskim. Oczywiście Zdura, to, i to, ale to dobrze, pan, to jest. Pan, pan nie, 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 ale to jest przesada, jeżeli chodzi o tak, o tą prokuraturę Sąd Najwyższy, że to, od, bo to wiadomo, że nie, ale wiadomo jedno, że największym beneficjentem. Tych kłopotów Mateusza Morawieckiego jest jednak Zbigniew Ziobro, no i to trzeba oddać. Znaczy... Panie redaktor, ja można powiedzieć, od kulis obserwuję relacje ministra ziobry z premierem Morawieckim, i jakbym miał realnie oceniać te wszystkie dziennikarskie donosy o tym, jakoby tam tylko pioruny lecą, to, to, to naprawdę można by boki ze, ze śmiechu zrywać wręcz, tak? Znaczy, to jest po prostu bzdura. No, pracują wspólnie z rządem w jednym rządzie, działają, współdziałają i, i tam no, kłamstwem pewnie by było, jakbym powiedział, że jest jakaś wybitna chemia. No, nie jest tak, że panowie się wybitnie kochają i to. to, to to, to, to jest prawda, ale traktują się na poziomie bardzo profesjonalnym, współdziałając dla dobra, dla dobra Polski, więc teraz wszelkiego rodzaju narracje o tym, że, 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 że nie wiem, u nas w ministerstwie jakiegoś kankana się tańczy, no to, no to naprawdę między, między bajki można włożyć, no bo, no bo tak nie jest. No, my pracujemy, chcemy reformować dalej wymiar sprawiedliwości, więc, więc by, by, przytoczyła pani redaktor wypowiedź byłego polityka, politologa, który z fałszywego wniosku, bo wy, Wysnuł wniosek, że to prokuratura niby zaczęła działać. No tak, ale to też. Wiemy, że to... Z fałszywej prasem, z fałszywej tezy wysnuwa, wysuwa równie fałszywe wnioski, tak? Więc, więc no myślę, że nawet nie warto jakoś wybitnie tej wypowiedzi komentować. O, to, to był trochę inaczej. Dobra, istnienie tych nagrań pokazuje, nie, no to... że rząd nie... powinien podać się do dymisji. Władcy taśm są w stanie sparaliżować działania rządu. Mówił profesor Andrzej Zybertowicz, obecny doradca prezydenta w 2014 roku. Oczywiście no teraz pewnie powodów do dymisji nie ma to oczywista oczywistość. Ta taśma jest znana, ta taśma była w prokuraturze że to nie jest żadna nowa taśma, więc dobrze. A kim są władcy taśmy? Proszę pytać pana profesora Zybertowicza, to, 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 to jest. To ja nie będę analizował domysłów pana profesora. On jest znawcą rzeczywiście nie, od, nie no, od sfery pytam... bezpieczeństwa, od sfery bezpieczeństwa narodowego. Natomiast no, e, pytanie proszę skierować do pana, do pana pytam, profesora. Nie no, pytam, czy są jeszcze jakieś taśmy. Nie, 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 nie mam wiedzy. Że... Mówi się, różne rzeczy się mówi na mieście, natomiast działajmy w sferze faktów i, i tego stanu faktycznego rzeczywistości, no, panie... którą mamy. Stan faktyczny rzeczywistość jest taka, że taśmy, te, które są, które były, te nagrania, które e, są ujawniane, są w aktach e, wcześniej prokuratorskich, teraz już w Sądzie Najwyższym, one są znane, przeanalizowane. E, służby na pewno w sposób właściwy do tematu podchodzą, więc, no tutaj, nie wiem. więc tutaj nie ma, nie ma, nie I, ma powodu do 4 niepokoju. Lata, już ponad cztery lata od I, 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 publikacji. I co, i co nic... państwo ujawnili? Znaczy, no i ta, i właściwie... Taśmy, które państwo ujawnili, były przecież no, musiały być znane służbom, skoro były w aktach, e, oficjalnych aktach, dokumentach, e, do dokumentów państwowych. Tak, tak? ale więc, my nadal więc, nic więc, nie wiemy. Więc, to... sko, skąd ten... E, Skąd ten jakby niepokój czy wezwania do działania, do działania służb wobec domysłów? Mamy fakty. Fakty są takie, że, że pewne taśmy, były są, one. O, o ich istnieniu, ich treści, Ale to się wiedza tych tak coraz wiedza bardziej była... one się potwierdzają, że, że istnieją, te, które miały nie istnieć, więc, więc być może służby jednak powinny proszę, zlokalizować. Proszę, 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 proszę pokazać te nieistniejące taśmy. Rozmawiajmy o tym, co jest faktem, a faktem jest to, że taśma z pompą, wcale się nie dziwię, ujawniona była znana instytucjom państwowym i została w normalnej tak, tylko, procedurze przekazana dziennikarzom do zapoznania gdy do władzy, że Zęczycie z tekturowym państwem i, i z tym wszystkim, i że w tej i że wyjaśnicie tę aferę do cna. Minęły cztery lata od afery, minęły 3 lata od waszych rządów i właściwie my nic nie wiemy. I Dwa lata od y zorganizowania prokuratury na nowo przez pana ministra no Ziobro, sporo. więc tak, całkiem sporo, ale też no, efekty też są całkiem dobre, skoro ta sprawa już jest w sądzie najwyższym. A proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie znane taśmy, to co, to co jest, że nic nowego dla instytucji, bo teraz będzie mówić tekturowe państwo i tak dalej. Nie, to jest to jest nieprawda, znaczy państwo zadziałało skutecznie, dobrze, bo te taśmy, które są, były znane państwu, znaczy państwo zgodnie z procedurami zadziałało, one poszły do Sądu Najwyższego, instytucje państwa wiedziały i to nic nowego nie zostało ujawnione, jeżeli są jakieś inne taśmy, no to tak jak, no, znaczy... tak, jak, tak jak powiedziała, pani 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 marszałek Mazurek, no pokażcie państwo te taśmy, no państwo instytucja państwa w tym względzie akurat zadziałały dobrze i działają dobrze. Znaczy ja bym chciała, żeby to właśnie służby mogły pokazać te taśmy. A właśnie, może by było warto ujawnić te wszystkie, które przynajmniej są już w prokuraturze, w Sądzie Najwyższym? Tak, dla czystości i istnieje, jawności. Istnieje, istnieje to, po pierwsze, to nie jest moja decyzja, więc wszystko co teraz powiem, to, to raczej ja w sferze, sferze, mówię... sferze też mojej opinii i tego, co by było dobre, a co nie. No Istnieje coś takiego jak tajemnica śledztwa, i to śledczy ustalają, czy w tym momencie i na tym etapie jest to dobre dla postępowania, czy nie. Ale to, jak mówię, to nie jest moja decyzja, więc, więc niestety nie czuję się wystarczająco na siłach, żeby, żeby tutaj dalej w tą, w tą wypowiedź w tym no, ale kierunku według Pana iść. Pana warto by było? To nie jest moja decyzja. No zawsze nie, nie można powiedzieć tak lub nie, no bo zawsze różne okoliczności trzeba brać pod uwagę i te śledztwa naprawdę, każde śledztwo jest inne. Przy każdym śledztwie trzeba badać szersze wątki i skutek ujawnienia na, na, na te inne badane wątki, więc, więc w tym przypadku nie do mnie należy decyzja, ale też nie ja prowadzę to śledztwo, żeby móc w sposób odpowiedni. To ostatnie pytanie w, w tym temacie. Komisja śledcza byłaby pewnym lekarstwem? Na bazie taśmy, w której słyszymy kilka przekleństw, tak? nowej taśmy, której, o której instytucje nie, państwa. Ale czemu, czemu no, no, to jest czemu, czemu, czemu nie jest jedna taśma. Czemu, czemu służy Komisja Śledcza? Komisja Śledcza służy y, 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 wchodzeniu państwa, tak? czyli, czyli instytucji, y, wchodzeniu jakichś kompetencji Sejmu czy, czy, czy komisji, która może badać nieskuteczność działalności państwa. W tym przypadku, i o tym rozmawialiśmy ostatnie pięć minut właściwie, y, to ujawnienie nowych taśm nie oznacza nieskuteczności działania państwa, tylko oznacza, że sąd najwyższy podjął decyzję, że dziennikarze między innymi ONETU mogli sobie przeczytać akta sprawy, o których Państwo, instytucje państwa szerzej yy, wiedziały, więc yy, jeżeli byłby spełniony ten cel, że Komisja Śledcza ma wyjaśnić nieskuteczność działalności państwa, to proszę bardzo, ale w tym przypadku, w przypadku tej konkretnej ujawnionej taśmy, no ja akurat yy, nieskuteczności działalności w działaniach państwa nie widzę. Czy Michał Woś, jedynka do Sejmiku Śląskiego bodajże, tak? Zgadza się, yy, tak, tak. Pójdzie na film Kler. Pewnie do kina nie pójdę. Ciekawy filmu jestem, ja czytałem różne recenzje, natomiast film i tak już tyle zarobił, że niekoniecznie muszę dokładać ze swojej kieszeni, ze swojej kieszeni do sukcesu kasowego filmu. A I i, i problemy. Ja, ja odpowiadam między innymi za rejestr pedofilów, więc, więc dla mnie w ogóle ten temat jest ważny, bliski. Uważam, że każdego zwyrodnialca, w tym jeśli nosi sutannę, to trzeba po prostu skazać jak przestępcę i jak przestępcę Traktować w instytucjach, właśnie w sądzie, w prokuraturze, w więzieniu i tak dalej. Natomiast Wysnuwanie wniosku z kilku przypadków na całą instytucję, no to już jest na takiej granicy pewnego, no właśnie, jakichś jakich działań takich quasi-propagandowych, które niekoniecznie muszą się katolikom podobać. Dlaczego? No, czekam na film, bo statystyki pokazują, niestety, ale wśród innych zawodów problem pedofilii czy, czy, czy gwałtów jest częstszy, więc czekam no, na tak film. Czekam, o do artystów, czekam, czekam. czekam. Czekam na film, czekam na film o, o, o innych grupach zawodowych, ale na pewno nie jest tak, że z jednego filmu można tworzyć sobie obraz całej w instytucji, w sprawie, całej instytucji kościoła. A w sprawie rejestru pedofilów zapowiadaliście pozew przeciwko Joannie Scheuring-Wielgus za nieprawdziwe informacje w sprawie tego. No, nie, nie, tego jestem pewien, nie jestem pewien, czy, w sprawie, czy, czy przeciwko Joannie Scheuring-Wielgus. Na pewno milionowy pozew został złożony przeciwko e, autorowi, e, czy przeciwko Gazecie Wyborczej za ten paszkwilanski artykuł, który się ukazał na pierwszej stronie, jakoby ktoś intencjonalnie nie umieszczał księży w rejestrze pedofilów i, i ten pozew, yy, nie jestem pewien, czy już jest, na pewno już jest przygotowany, natomiast no, jeżeli jeszcze nie jest złożony, to na pewno lada chwila będzie złożony. Czyli kiedy? Lada chwila. No dobrze, to jest jeszcze jedno pytanie. Został pan niedawno ojcem, młody tak ojciec jest. przed nami. Czy powinny być ostre kary za brak szczepionek, yy, znaczy brak szczepienia yy, dzieci? Ja miałem duży dylemat, powiem szczerze, ale w zeszłym tygodniu zaszczepiłem swoją córkę, a dylemat wziął się, rozmawiałem z naukowcami, ze znajomymi, z doktorami i tak dalej, więc wszedłem w ten temat i jakby no moja postawa pokazuje, że jest to sensowne. znaczy Ja mam, ja mam takie wrażenie, nic się córce nie stało, wszystko jest okej. Okay. Natomiast należy ze zrozumieniem podejść do obaw rodziców, to znaczy wydaje mi się, że brakuje właśnie jakiejś takiej szerszej edukacji. Ja może miałem dobre grono znajomych, osób kompetentnych, które mnie przekonały, że to w żaden sposób nie jest nic niepokojącego, ale skoro w społeczeństwie nawet e, zdarza się, że, że, że pojawiają się tego typu dylematy, no to, to wydaje mi się, że raczej brakuje edukacji. Pytanie, czy muszą być ostre kary za, nie, za, za, za nieszczepienie, no to tu, tu, tu jest znak zapytania, więc cieszę się, że ustawa została skierowana, bo, bo rozmawiamy o ustawie, która w tej chwili jest w Sejmie, jak się domyślam, tak. została skierowana pod obrady komisji, żeby można było o tym dyskutować i być może jeden Wniosków obrad tej komisji będzie to, żeby rzeczywiście wzmocnić te działania edukacyjne w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Michał Woś, pełnomocnik ministra sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję Zapraszam herdecznie. za tydzień.